Słuchajcie, dzisiaj dzień pierwszy, jest godzina jakaś 8 coś. Ja sam o 7.30 poprosiłam spać o 22 tego czasu. I wyobraźcie sobie to, że jest chudnawą. A Oliwia spakowała same krótkie rzeczy, bo zawsze jak biorę długie spodnie, czy dresy, czy coś takiego, to ich finalnie nie zakładam. I mówię, kurde, jak już tak spakowałam tyle rzeczy, to po co mi długie spodnie? I tak ich nie założę. I tak żałuję, że ich nie wzięłam, bo chciałam mieć na przykład jakieś wydrówki, jakieś takie, wiecie, takie letnio-wiosenne spodnie. I mam same krótkie spodenki, no ale trudno, trzeba się zahartować, zaraz pójdziemy na bar, do baru. Trzeba się rozgrać i Archie, dawaj! Tak, baru o 8. Dobry pomysł. No, tak to wygląda, słuchajcie, sobie pokażę. Tam jest Ocean Atlantycki, zobaczcie. Zaraz wam pokażę z bliska, bo chcę iść na spacerek. Nie wiem, czy Artur pójdzie finalnie ze mną. No ale liczę, że to słoneczko dojdzie zaraz tutaj. No ale dobra. Archie, czy idziesz ze mną na spacerek? No i... Wojciu, kto jest taki chiszy? I co, ciepło? Ciepło. No dobra. Tylko wieje. Patrzcie, po trzech latach nauczyłam się robić tego. Nie mam jeszcze czym, ale już pewnie nie robię tego tak, bo zawsze wiecie, jak to robiłam. O tak, o, z rączkami. Ja zawsze robiłem tak. No, teraz zawsze tak samo robi. Teraz robię tak. Także idziemy na ocean. To jest nasz outfit na plażę. Znaczy mój outfit. Na taką mini torebeczkę, żeby sobie pakować jakieś świecie. Mini fajne rzeczy. To jest Archiego outfit. Bardzo ładny. Idziemy w stronę światła. Dobra, doszliśmy na plażę. Oh, okay. I'm Olivia and this is Artur. Pablo. Poland. Oh, welcome to Cabo Verde. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję. Witam na Cabo Verde Sal. Pięknie, dziękujemy. Yes, yes. Słuchajcie, właśnie nas zatrzymał ten plan. Chciałam otworzyć wycieczkę. Nie, mi chodzi o to, że bardzo spoko jest ta opcja, że za 150 euro jest prywatna, można powiedzieć, wycieczka taka dla tylko naszej dwójki, drivera i jednego przewodnika. I możemy sobie spytać czas, gdzie chcemy, po ile chcemy, mamy kierowcę i w ogóle. I nie wiem, czy tego nie wziąć, bo chcieliśmy nagrać. I wtedy skancelujemy tamte wycieczki. Tak. O my god, jaka woda piękna. Aaaa, ale zimna! Zimna, no. Ale nie jest taka lodowata, lodowata. My job. Wow. I'm artist. And this is like a sun, yeah, like sun colored sun. Sand di Cabo Verde, no stress. Patrz, jakie cool, omega! Patrz, Artur, kupujemy to! Zabierzemy na pewno. Zabierzemy, ale nie wziąć pieniędzy z sobą żadnych. How long do you gonna be here? Because we are interested for sure for buying this one, but we have money in our hotel, but... No problem, because here the tourist is coming here in the beach, no have money. This is for you. Oh, thank you! Nice! Super! Pan nam rozłożył tutaj te wszystkie rzeczy. Carlos? Carlos? Carlos, yes. Carlos. Carlos, no stress. Carlos de Cabo Verde. Tak. Ja chciałam takie muszelki. No i będziesz miała tylko mniejszą muszelkę. Czujcie, że pan nas normalnie dał te wszystkie rzeczy bez płacenia i potem sobie mamy wrócić z pieniędzmi. A dostaliśmy matching bransoletki od pana. Super. Słuchajcie, wzięliśmy od pana to, bo to jest przepiękne. To jest przepiękne, to muszę mieć w domu, to jest przepiękne. Wzięliśmy dwa magnesiory takie fajniutkie bardzo. Wzięliśmy taki sam, drugi jakby dla Alicji i jeden dla nas. I to takim jednym naszyjnikowym, naszyjniku z muszelkami dla mnie i dla Archiego. Chcieliśmy do pokoju wziąć kasę i idziemy mu zapłacić. Bardzo miły pan, też z nas no stress, no stress. My lubimy takie klimaty no stress, także fajno. Właśnie ogarnamy, jak wyglądają moje młytki. No cóż. Słuchajcie, ja dzisiaj z rana narzekałam, że jest zimno. I ubrałam się w taki leciutki sweterek i jest mi już tak ciepło, bo przed chwilą nam właśnie taki pan, od którego kupiliśmy magnesy, te naszyjniki i tą figurkę, powiedział, że właśnie koło 9, 10, 11 wychodzi słońce. No i jest właśnie 9 i już mi zaczyna być gorąco strasznie. Dobra, chyba znalazłam Carlosa. No, to wszystko tylko olewają, ma bardzo fajne trąbki, bardzo fajne rzeczy. Będzie żałować ludzie. Yeah. Ocean and sand. Yeah. This first is coming. Okay. Yes, sandy.
3 hour. And four. How many, like how much does it take to make one? For one picture, I job is one picture 2 hour. 2 hour? 2 hour. Oh, okay. For one picture, I job one picture 2 hour. Beautiful. Yes. It's guaranteed 10 years. See, go in water, it's sand no going. Okay. Oh. Yes. Okay. Show no like go in Salon Beleza. You made this, you first. Oh, yeah. See, you see your man is very common drink, you pay this. Yeah, okay. I'm not that kind of. Dobra, idziemy na śniadanko. Tak. Na śniadanku jest wszystko, czego dusza zapragnie, dosłownie. Słodkości, jakie łączusie. Patrz, Artur, to. Ja biorę to z cukrem, ja uwielbiam to z cukrem. Sałateczki, serki, szyneczki, mięsko. Idziemy zacząć dalej. Owocki, ogórciki, dużo więcej owoców, super. Te omlety, oj, omlecika, omlecika też sobie wezmę, jajeczka, jajecznice. Pychotka. I tam jest też dużo, dużo więcej, jakieś paróweczki, pewnie coś takiego. No super, naprawdę jestem zakochana w tym, jak ten hotel ma jakby dużo do wyboru uprzamy. Ja się nauczyłam sobie donaty i jednego omleta i wyszła taka minka uśmiechnięta. A to jest dosłownie wszystko, czego dusza zapragnie. Patrzcie, tutaj jest tyle soków, jest arbuzowy, jest jakiś kiwi, jest multifruit, że multivitamina, jakiś gruszkowy. Patrzcie, ile jest wody różnej z cytryną, z cynamonem, z ogórkiem, z granatem, z jabłuszkami. Ja jestem w szoku. A to jest tak wygląda moje śniadanie. Dzisiaj miałam ochotę trochę bardziej na słodkie, a tak wygląda Artura. Sprawdziliśmy na spróbowanie soczku pomarańczowego i arbuzowego. Aha. I się nie mogę doczekać. Archie się jara kamerką GoPro i teraz wszędzie z nią chodzi i wszystko nagrywa. Jak oceniasz soczek z arbuza? 5 na 10. Ja też myślę, że bym oceniła 4-5 na 10, bo jakby jest dobre, ale to jest dosłownie sam sok z arbuza, kto by pomyślał. A jednak nie, fajnie pogryźć na... tego arbuza i tak, żeby ten sok wycisnął się sam z siebie. Teraz pomarańczowy, tak. Słodki, piłam lepsze. Ja też. A to jest w ogóle pomarańczowy na pewno? No nie wiem, to jest pomarańczowy z mango. Pomarańcza z mango może, no. Jeśli to jest pomarańczowy, to piłam lepsze. Dziwny. Słodki, a ja wolę takie kwaśkowate trochę te orange juicy. Artur w kąpielówach ode mnie. Pokaż, czekaj z tej strony. O my god, jak ślicznie. Dobra, dawaj babo, ty. Babo. Dobra, dzisiaj będzie zielony strój. Zaraz wam pokażę, dam product, jest to mój nowy strój. Kupiłam go w Oysho. Strój number one. Ocenka Artura. No to jest mój ulubiony, ja go już widziałem. Super fajne, te włosy ci się pokręciły. No a właśnie... Przez przypadek chyba, co nie? Przez przypadek, no bo poszłam spać w mokrych, a bardzo rzadko się tak robi. Ale przez wilgoć. Przez wilgoć, no. No. Ale zimno! Dobra, jesteśmy już nasmarowani cali. Błyszczący. Idziemy. Let's go. Słuchajcie, dotarliśmy na basen. Mamy widok tutaj na ocean, a tutaj na basen. Opalamy się. Ja uwielbiam się opalać, uwielbiam być opalona, więc... Ja lubię wchodzić do wody, jak jest gorąco. A co to za przystanie? Nie wiem, nie widzę, no. Idziemy do basenu, co? Tak. Idziemy pierwszy raz do basenu. Tu jest bardzo ciepło, ale wieje, więc nie jest wcale tak gorąco i woda jest bardzo zimna. Nie, no bez przesady, zimna to nie jest. A te leżeczki to jest tak dojebany pomysł, jest tak, są już tak no, ładne. No, jestem tak lekko nad wodą. Dawaj, skakuj. Zimna. Myślałem, że będzie ten, myślałem, że będzie trochę głębiej. Patrzcie, jak ślicznie wygląda, no. Dojebane kąpielówki wybrałam. Słuchajcie, piecze mnie buzia. I nie wiem, czy mnie piecze od czego, w sensie od kremu jakiegoś z filtrem. Podejrzewam, że od kremu z filtrem, no bo się smarowałam 3 razy na buzi, więc wątpię, żeby nie spaliło tak szybko. I się boję, bo ja mam traumę też z tym, że kiedyś właśnie przypaliłam, tylko pływałam w słonej wodzie i mi potem to sól się wyżarła w skórę i mi schodziła. I teraz się martwię, że to może być przez to, bo nie. Boję się po prostu, żeby mi nie schodziła skóra. Nie, ale już ci schodzi to czerwone. Dobrze, zaufam Arturowi, zobaczymy ufaj, później. Ufaj, będzie dobrze. Jak coś to pan ten wleci i będzie git. Dobra, wróciliśmy do pokoju się przebrać i idziemy do snack baru coś zjeść. Mieliśmy sobie
chyba to są ziemniaczki w panierce, bo chyba to nie są nuggetsy, ale pycha, tak. Dałem pieskowi wody, patrzcie, nie, spokojnie, spokojnie, śliczny, pij sobie. O, co za śliczny słodycz. Patrzcie, jaki ładny sklepik jest na terenie naszego hotelu. Takie ładne. Ej, no z ciekawości sprawdźmy, ile taka figurka kosztuje. Zobaczymy, czy nas pan na plaży ochuje, czy nie. 40 euro. O kurwa, no dobra, no to nas nie ochuje. Tego ochuje. Troszkę tak. Miał prześliczną rzecz, na przykład właśnie jakieś wteczki super na strój kąpielowy. Bym wzięła, gdyby nie to, że mam bardzo podobną. Ale i w spoko cenach i bardzo fajny sklepik, serio. Słuchajcie, kupiłam sobie taki żel do włosów z drobinkami, nie, tutaj w takim sklepie po nas hotelu. A jak słuchajcie, zamówiłam taki jakiś z Sajosa, czy coś takiego, glue żel. To jest tak straszne, teraz tak utwardza te włosy. A mi nie zależało na takim, wiecie, skale utwardzenia, tylko żeby po prostu je tak przylizać. I kupujemy tutaj... Taki żel, który kiedyś, dawno, ja pamiętam, że kiedyś były takie żele, dawno temu można było kupić w każdym. Ale super sprawa, bo jeszcze z takimi drobinkami i jak mi się spodoba, to kupuję sobie taki drugi, tylko po prostu chyba drobinek właśnie, bo się nie mogłam zdecydować. Także fajno, zdobyłam to, co chciałam. Wzięliśmy sobie właśnie drineczka, ja wzięłam daiquiri z limonką, z cytrynką, takie kwaśnawe. Takie jest daiquiri. Tak, Artur wziął daiquiri strawberry i powiem wam, że przepyszne, serio. W tym szoku są tutaj takie dobre drineczki na all inclusive, także cheers guys, wasze zdrówko. Ale koślowo. Wróciliśmy do pokoju się przebrać na obiad, ale przeze mnie przegapiliśmy obiad, bo byłam ciekawa filmiku Maszy na YouTubie. I idziemy teraz do snack baru na jakąś przekąskę, a później nad ocean chyba się wykąpać czy coś takiego, więc... Tak jak mówiłam, przyszliśmy na lunch do snack baru, bo nie zdążyliśmy na obiad. Przyszliśmy na plażę i nie mogę się napatrzeć, jaka ta woda jest przepiękna, serio. Patrzcie na ten kolor. To ślicznie wygląda. Spotkaliśmy pana i namówił nas jeszcze na kupno takiego magnesiku. I Arci, pokażesz, co jeszcze prędzowałam, oprócz takiego muszelkowego, co kupiliśmy dzisiaj. To jeszcze powinnam sobie taki koralikowy. Bardzo ładne. To serio bardzo spoko. Miałeś też przystawało do tego, mówię. Zobaczcie, takie nory. Do tych norek wchodzą kraby. No już z nią tu był, ale się spłoszył mnie. A sobie łapie kraby, nie wiem, czy je widać. Jak szybko! Jebane, nawet nie zdążyłam wstać, widziałeś to? Słuchajcie, chillujemy sobie na słoneczku. Już nie chce nam się wchodzić do wody. Dlatego... chillujemy na słoneczku. Ale będziemy szli dzisiaj, Artur zabukował nam kolację w restauracji włoskiej na 20:30. Więc dzisiaj nie idziemy na tak zwaną stołówę. I zjemy dzisiaj szamę włoską. Pan był tak miły i mamy tylko 2 euro w końcu. Jak będziecie nawet spać do tego przodka, to kupujcie od tego pana, bardzo miły pan, tylko bardzo fajne rzeczy. Słuchajcie, spotkaliśmy tego pana, z którego przed chwilą wam pokazywałam, Davida. I był tak przysłodki, tak przymiły, dostaliśmy jeszcze od niego za darmo, pomimo tego, że mieliśmy 2 euro przy sobie i daliśmy mu za ten naszyjnik 2 euro. A to jest z jakiejś kawy wyrabiany. I widać było, że mu było tak jakby szkoda, bo to jest jego praca i jakby ten... Ale jeszcze i widziałam, jak spojrzał na te bransoletki jeszcze przed tym, jak nam je dał. I tak się zastanawiał, czy jakby mógł sobie pozwolić na to. I powiedziałam, że jak nam zostanie jeszcze kasa, to że przyjdziemy i mu damy. Robimy to na razie. Tak, bo był taki przemiły i właśnie rozmawialiśmy z nim, że jakby co jest ważne w życiu, mówi, że dał nam to, bo wie, że pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze i cieszy się, że jesteśmy szczęśliwi. Bardzo miło, bardzo miło. Bardzo miło, prawda, się wzruszyłam, no. Ale super to wygląda z tym naszyjnikiem jeszcze od Nikotema i z tym muszelkowym i z tym ślicznie to razem wszystko wygląda, wiesz? Bardzo się cieszę. Słuchajcie, wróciliśmy do świeżo posprzątanego pokoju. Fajnie, jakby tak było codziennie w domu. No cóż, ja się przebrałam. Po chwilę sobie poczulujemy. Pójdziemy zaraz jeszcze tak się przejść nad ocean. Tutaj jest tam trochę wysypki od słońca. Ogólnie pieką mnie policzki. Będę sobie musiała pantenolem. I dobrze, że kupiłam, bo podobno tutaj kosztuje 30 euro, a jak wiem, za 18 zł w Polsce. Bardzo lubię to, że jak jest się takim opalonym, takim promiennym na tych wakacjach, to te oczy się tak wybijają i ja naprawdę uwielbiam być opaloną. Uwielbiam. Wyglądam jak taka surferka. Dobra, muszę być bardziej wavy hair, o. Słuchajcie, przebraliśmy się, idziemy właśnie na spacerek. Idziemy jeszcze na spacerek, ale co ja chciałam powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że no stress. I w ogóle naprawdę. Pamiętajcie, kochani, no stress, bo nie ma co.
co się stało, już nie... Znaczy, no nic nie odstanie, się, no. A co ma być, to będzie. Jak to było po angielsku, była to, co ten żółw z Pandy tej mówił. A, że the, yesterday... day was a gift. Nie, nie, nie. Oj, nie, nie, nie. Yesterday is a past, was a past. Tak, yesterday is a past. Tomorrow is a gift. But today. Tomorrow is a mystery. A, tomorrow. Nie, coś było, dobra, cicho, cicho. Zmieni się do mystery. Tak, misery. Yesterday was a misery. Tomorrow is a mystery. But today. Nie, but now. But now. Nie, but nie, today. Today is but a gift. Is a gift. That's why it's called a present. Oj, ale długo to czekaliśmy. Ale słuchajcie, ja uwielbiam to motto. Jak Artur mi podesłał tego TikToka, ja sobie to zapisałam, nagrałam telefonu. Jest to wspaniałe motto. Ja tu wam je napiszę, jakbyście nie zrozumieli, co mówimy. Ale polecamy zacząć z niego korzystać. See you on the beach. See you on the beach, bitch. Outfit number one. Zmiana, change. I teraz będzie przejść. Dobra, idziemy. Dobra, myślę, że idę w tej. Tak, idziemy, pa! Oliwa powiedziała, że chce iść się sikło, ja powiedziałem, że... Co ty gadasz? No bo przyszliśmy... Dosłownie wyszliśmy z pokoju. Tak, daleko. Ale dosłownie mi się zachciało, jak wyszliśmy. Co ja mam teraz zrobić? No będziesz musiała strzelać. Albo do oceanu. Do oceanu, to się rozpłynie. Ale ładne ujęcie, no nie wiem. Pokaż. No, ładnie. Dobra, słuchajcie, będziemy się wtryniać. Na tą oto wieżyczkę. Siri, chcesz się ładować tam? Dobra, czekaj. Ja to sobie nagrywam GoPro. Dobra, stań tak i teraz robimy ujęcie. I jeszcze raz, z drugą stronę. Super. Pięknie, patrzcie jak to fajnie. No, nic wody. The game? I would like give 20 euro. Co my właśnie kupiliśmy? Jak to się gra? Usiądziemy tu i zagramy normalnie rozgrywkę tego. Ty się przygotuj, serio. Nie wytrzymam, słuchajcie. Nie wytrzymam. Jak on mi tłumaczył, jak on nam tłumaczył te zasady gry, to ja przysięgam totalnie, jakby się wyłączyłam na chwilę. I ona mówi, tri, no, no, free. I on mówi, ja pierdolę, o chuj, to w ogóle chodzi. Ale moim zdaniem, to jest zajebista cena z tego. Ja tyle chciałam tu właśnie taką grę do domu. Po prostu będziemy starzy, będziemy mieć dzieci i będziemy mieć taką grę w domu. No. Zajebiste to jest w ogóle. Your name, Lee? Olivia. My name, Bob Marley. Oh, nice to meet you. Are you serious? Yeah, I like Bob Marley. My name, Bob Marley. Ale oni się naprzykrzają, co? No, masakrycznie. W sensie niektórzy na przykład ten zielony, te bransoletki i ten naszyjnik za 2 euro. On powiedział, bo on, wiecie co mnie przekonał, bo zawsze ktoś coś mówi takiego, co mnie przekonuje. No, to on prawda. On powiedział coś takiego, ja powiedziałem, nie mamy żadnych pieniędzy, że jakby nic nie kupimy i tak. No. A on powiedział, ale chcesz zobaczyć za darmo? No. Za darmo zobaczyć, można przymierzyć sobie, no, obejrzeć, jak się wygląda, no, zrobić zdjęcie. Był taki słodki, plus on tak sobie usiadł, no, przy nas, wow. I mówię, tak spojrzał się na to i mówi, dobra, wiem, że ci się podoba. Proszę. I ja mówię, Boże, i jeszcze potem siedzimy sobie, gadamy z nim o tych takich rzeczach, jak się czuje. Tak, oni zawsze są tacy. Oni są tacy, odchodzą i są tacy, okej. Dobra, wiemy rzeczy, ja co tam powiem. No, a on właśnie wiedział, że my nie chcemy, ale usiadł, miał takie, dobra, a jak się czujecie, szczęśliwi? Widzę, że jesteście szczęśliwi, to dla was. No stress, bransetki. Ja mówię, kurwa, serio, aż jemu bym zapłaciła najwięcej z wszystkich. A ten, na przykład od razu, jak mu powiedzieliśmy, że we don't have money, we don't have money, we're gonna find you, maybe you're gonna buy some, like later. I on, znaczy nawet nie smutny, on po prostu zrobił taką minę, taką... I on się spojrzał dookoła i miał taki, ale zmarnowałem właśnie minutę. Gramy w grę, którą właśnie powinęliśmy, nie wiem, nadal co będzie. Nie, nie wyszło, ale tą grę w ogóle za darmo, co nie? Słuchajcie, zgubiliśmy kamyczek. I nie możemy grać. Stasionko, co nie? Cześć, piesku. Boże, jaki śliczny. Mam nowych przyjaciół, nara. No chodźcie, poznacie Artura. Wracamy do pokoju, ale ślicznie tutaj jest. Arci, musisz mi nagrać, muszę opowiedzieć historię. Mogłam, słuchajcie, się rozstać z pieskiem, bo głaskaliśmy sobie strasznie długo za nami, w ogóle jakby siedziały, chodziły, mega posłuszne. Czy my siedzieliśmy w jednym miejscu, więc... Tak, no tak, ale jakby, że tak przemieszczały się też ze mną. I ten jeden mega taki
szczeniaczek jeszcze tak podgryzał, chciał się bawić, a ten drugi to taki właśnie stary, mądry. Taki znaczy stary, myślę, że wyglądał na 6 lat. No, coś takiego. Mieli strasznie dużo piasku w oczach i ten jeden tak, wiecie, łapą sobie próbował i tak do mnie podszedł i jakby mi pokazał, żebym mu pomogła. I ja wiedziałam tak, że to jest niebezpieczne, ale stwierdziłam, że umiem czytać słów trochę. Po prostu też masz psa, więc jakby no zaryzykowałaś, tak? I tak delikatnie też zrobiłam, wiecie, nie tak, że jakby wsadziłam mu palce do oko, tylko tak przetarłam jakby tam, gdzie widziałam ten piasek. To też tak nie wpakowałaś paluchów do oka? No nie, to bardziej, no nie chcę pokazać, że mam brudne ręce, tak. Ale jakby zrobiłam coś takiego, nie? Takie przetarcie. Ja wiem. I on mi tak podziękował, położył mi głowę tak na udzies, tak jakby oddał się, wiecie co chodzi, że nie stał już taki skulony, jakby niepewny, tylko położył tą głowę tak na udzie wysoko i się tak na mnie spojrzał i ja mu, Boże, no niesamowite psy, są niesamowite zwierzęta, są niesamowite, niesamowite stworzenia. Jak to ostatnio napisał w swoim opisie na Twitter, psy muszą iść do nieba. Słuchajcie, rozkminiliśmy, bardzo fajna gra, także gramy sobie. Serio, szybko, a są jeszcze dwie wersje no, jakby do grania. Super. Idziemy się myć. Nie będę pokazywać procesu szykowania się, także chodź, zrobimy takie coś, że wiesz, że przed i po. No właśnie, bo idziemy dzisiaj do restauracji włoskiej, już pewnie... Nie, no tej takiej do rezerwacji, gdzie nie można być... No jakiś ładny dress code po prostu, nie? Nie no, po prostu ja muszę mieć zakryte nogi, co nie, i ramiona. I ty też musisz mieć ramiona zakryte. 3, 4... To my, hej. Dobra, idziemy. Teraz pokażę Artura cały outfit, jak wyjdziemy i on pokaże mój. Tak jest. Ale idzie. Tutaj mamy torebka Gucci, Oksypiada, Skincare Dior. Cały outfit by Olivia Mistral. O Jezu, tak, idę, chociażby na ślepo. Tutaj znalazłam moje ulubione danie, czyli pomidory z mozzarellą. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w restauracji. No dobra, myślałam, że jest mniej rzeczy, co? Ale przystojnie, sprawdzamy, co jest w karcie. Słuchajcie, przyszliśmy do restauracji włoskiej, zrobiliśmy rezerwację, sprawdziłam kartę i nic tam dla mnie nie ma. Więc poszłam na bufet po prostu na rząsę jedzenia. I myślałam szczerze, że będzie jakieś alio olio, jakieś ravioli ze szpinakiem, ze sterkiem, z kotka. A wziąłam sobie bolognese, 4 sery makaron, lasagne ze szpinakiem, pomidory z mozzarellą i widziałam tam na wydawce złote danie dla osób z rezerwacją. Ładnie wygląda lasagne ze szpinakiem, więc chyba sobie z Archim spróbujemy. No i tyle. Okej. Parmezanu nigdy nie zamówiłam. Słuchajcie, zamówiłam sobie lasagne z grzybami i ze szpinakiem. Arch ma spaghetti. Z jakimiś tam, nie wiem, rybami czy coś. Słuchajcie, było niezła fajne jedzenie. W sensie było spoko, ale jakby ja wolę taką bufetownię. Idziemy na sushi, no, jutro. I idziemy teraz na taką stołówkę dużą i tam sobie pędzujemy pizzę i co będziemy chcieli, frytki z ketchupem, a nie jakieś owoce morza niedobre. Dawaj, szybko, bo zamkną. Pause. Do naszej starej, dobrej stołówki. I doszliśmy do wniosku, ale bez sensu, bo tam w tamtej karcie było jedno danie, co nie? Praktycznie. No, z każdego jakiś tam jedna zupa, jedna coś tam. A tak to wszystko było to samo, co tutaj, nawet mniej. Wybieramy stołówkowe żarcie. Ale po co się czosnkowi? Olivia rezygnuje z tego wszystkiego. Tylko jest tego dobrego. Jest. Jakby wszystko spoko, ale masakra. Strzykają, stopy bolą. W nie te lata. Starość, nie radość. No i widzicie, takie szpilki, niby wszystko super. A mega niewygodne, serio. Kupiłam, to są pierwsze moje takie drogie szpilki. Są bardzo niewygodne. A mam je na sobie jakoś, nie wiem, 1,5 godziny. No i to jeszcze siedziałaś przez większość czasu. Ale jeszcze siedziałam, a bardzo bolą. Twardo podeszły, no strasznie, ale może są do wychodzenia, nie wiem. Dzień trzeci, drugi. Na miejscu. Gdy wyszło słońce, trzeba iść na basen. Ale dzisiaj ładnie, bezchmurnie. Nie wieje tak wiatr, więc... No. Ja się rozciąganie. Outfit na śniadanie. Idziemy teraz jeść, potem się przyjdziemy przebrać w stroje. Dzisiaj leżymy cały dzień, bo ja chcę się opalić. Muszę dzisiaj pamiętać o kremie z filtrem. Zostałam wczoraj tutaj
wysypki takie od słońca i nadal mnie trochę swędzi. Na brzuszku też trochę byłam spalona, tutaj troszkę, też byłam tak troszeczkę spalona. No a Archie to już w ogóle był spalony. Ale mi tu włosy się kręcą. Niesamowite, a wczoraj użyłam żelu normalnie do fryzury, więc ja myślałam, że będą takie, wiecie, one są takie mięciutkie, serio. Jakbym po prostu umyła je co dopiero. Niesamowite. Na zdrowie, dziękuję, dziękuję. To jest outfit, który ona się nagła. Powiem wam, że właśnie najgorsze jest to, że nie wziąłem koszulki i ani koszulek. Takich właśnie kul, można powiedzieć, takich jak teraz mam. I to jest ta koszulka, w której leciałem. Śmierdziel. Tylko ja się nie pocę. Dobra, patrzcie, to sobie nałożyliśmy. Jakieś jaja, tosta, warzywa. Sporo tych much tutaj jest, co nie? Sporo jest tych much, no bo jak wiesz, to jest skup jedzenia i soku. Jak na całej wyspie jest no. Wulkaniczne i much. No i Archie sobie wziął coś takiego. Ja sobie wzięłam jeszcze coś takiego. No i to tyle. Przybieramy się w strój. Trochę nas przejebało po śniadanku. Dzisiaj all black będzie. Dobra, Artur też dzisiaj nakłada czarne kąpielówy. Tak? Tak. Nie wiedziałem. Dobra, idziemy na basen, bo już tracimy czas. I teraz się przebierzemy w taki sposób. Może wyskoczymy, tak? Tak, właśnie o to mi chodziło. Trzy, cztery. Idziemy na basen! I bierzemy ze sobą na basen tą gierę. Bo będziemy w nią grać, bo jest serio sztosem. Jestem w szoku, że udało nam się tak spontanicznie ukupić. No, bo nie widziałam nikogo innego tej gry. To jest, my już tak poszliśmy... giera, to jest w ogóle taka giera jakby logiczna też trochę, bo serio trzeba kminić, to są takie, można powiedzieć, ja bym to porównał do takich polskich warcabów. Znaczy polskich, no, ale jest naprawdę bardzo fajna, a trafiliśmy na tego typa tak, jak już mieliśmy nie iść na tą plażę, więc... Fajnie wyszło, no. Więc fajnie wyszło, bo my... Kurwa. My wróciliśmy do pokoju, mówimy, dobra, to idziemy czy nie idziemy? Dobra, dawaj, idziemy. Poszliśmy i dosłownie spotkaliśmy go. No i co? I dzisiaj przyjdziemy... I zobaczycie, bo to tak śmieszny ten filmik wyszedł stamtąd, serio. No, wynik. Tak? A, no tak. Dobra. W ogóle to, kochani, jest mój jeden z ulubionych strojów Oliwii, więc proszę podziwiać. Ja dzisiaj chyba też trzeba pójść troszeczkę nad ocean się wykąpać, co? No, można pójść. Mm-hmm. Tylko nie, ten, trzeba przygotować jakąś gadkę do nich, żeby... Sorry, we don't have money. We don't have money. What is this game? Yeah, we gonna take it. We have money. Tomorrow. A potem się zadłużymy o wszystkich. Ja nie tylko... Do you see the little blonde girl? The boy with the hat? He's only like 20 bucks. And tak. More, and my friend Carlos also looking for him and her. Będziemy na tych takich wanted plakatach. A tymczasem the boy with the hat w Polsce. Ty i tu z tymi fantami, nie? Idziemy szukać leżaczków w pełnym słońcu, żeby się jeszcze bardziej zjarać dzisiaj. Dokładnie. Dobra, znaleźliśmy spota. I musimy się nasmarować, odczekać 15 minut i wstępujemy do wody. Tak jest. Oliwa właśnie wyszła z basenu i gęsia skórka. Idziemy pod Rina, wstawaj. A to ja, król. Larchi. I... I idę. Mam nadzieję, że nie wyglądamy jakoś turbo źle. Nie, mi się zawsze da, jak się sam nagrywam, że wyglądam średnio. Nie wyglądam tutaj okolicie. Kerby, stój, gdzie tak będziesz? Pod drineczki. Jak byle jakiego drineczka? A co to zawsze stoi? Darmowego drineczka. Wszystko to darmowe smakuje. 30 razy lepiej. That's right. My ostatnio próbowaliśmy daiquiri i było bardzo dobre. Artur próbował to daiquiri strawberry i też było pyszne. Ale dzisiaj chyba, znaczy ostatnio też jedliśmy. Pierwsze spróbowaliśmy mojito, bo uwielbiamy. Bardzo dobre, w ogóle dobre są tutaj drineczki i żarcie. Mi się włosy trochę dosyczą. Thank you. Mamy dwa mojitka. O kurde, jaka teraz kolejka się zrobiła, jak dobrze, że przyszliśmy wcześniej. Słuchajcie, będziemy grać Cabo Verde gry. Dobra, a teraz wam pokażemy rozgrywkę w Game of Ourly, coś takiego Ourly. To się nazywa Ourly? Ourly. Najpierw trzeba się napić drineczka zawsze przez. Ogólnie nie będziemy wam tłumaczyć chyba zasad, bo to jest naprawdę bardzo trudna giera. Znaczy, jakby takie... trudne do wytłumaczenia, ale łatwo ale się gra. Łatwo się gra, no dokładnie. Ty pierwsza. Jakby ja teraz wziąłam te cztery i muszę zawsze iść w prawo i rozłożyć je do kolejnych i jeśli zostawię puste, to potem mogę zaatakować to. Czyli na przykład jakbym sobie teraz wybrała to. Kurwa, akurat na kurwa.
Jakiś taniec. Dobra, ja powiem wam, kto wygrał. Dobra, ja wygrałem. Fajnie. No, ale wygramy na następnej rundzie, także lecimy dalej. Oliwia wygrała. I to? I miała rację, no. I to miała, ma więcej tych. No patrzcie, jeszcze mi tutaj tyle zostało, a jemu nic nie zostało i mam mniej kamyczków. Idziemy na plażę. Słuchajcie, nie, tego nie widać w kamerze, ale ta woda jest niesamowicie ładna, niesamowicie. My name is Olivia. It's Olivia? Yeah. And I am Artur. Nice to meet you. Oh, like this? Olivia, yeah, so excited. He's like this. Słuchajcie, dostaliśmy coś takiego i dzisiaj idziemy, bo dzisiaj jest dzień Boba Marleya. I idziemy, pokaż jaki ja dostałam. Oliwia dostała taki, bo dzisiaj jest dzień Boba Marleya i... I idziemy do reggae baru i będziemy sobie chillować z ziomami. Stay fish, guys. Stay teraz fish. Jeszcze Oliwia. How much I have because we don't have a lot. Nie wyciągaj, nie wyciągaj. No. I only have 2 euros. Sorry, yeah, I seriously. Can't. I don't have. We have like empty. Empty bag. We would love to buy this, but we have like only 2 euros. Only 2 euros. So like only 2 euros or no? Sorry. This is all our money now. My name in Slavic, Slovian language, ah, it means. Like Slavic, like Polish. Polish it, Latin. It means like Latin and like old Greece and like Europeans. It's like, it's bear, like grizzly bear. Oh, serious? I didn't know that too. That's true. That's true. This is like Pravda. 20 degrees. 20 degrees. Oh my god, and it's now... cold for you. We have now... like minus 15. In December. In December. Oh. We have like clothes and like we have to like. Yeah. Yeah. I go. What am I doing? Yeah. I don't know the cold. No. Poland is like. It's like summer. It's like almost summer. It's very very cold. Yeah, by like the warm. Sea, like we have sea, like Baltic Sea. Nice. Yeah, yeah. It's cold. It's a snow. Yeah, it's a snow. Night. Boję się przebieść. Ziomal wziął Oliwię na kajaczek. Ja byłam, teraz ratownik przymiły Lion przywozi Artura. I'm an island boy. Island boy in the boat. Island boy. That's right. Island boy. Island boy. I'm an island boy. I'm just live my life. Island boy. In the fucking boat. I'm an island boy. In the fucking boat. That's my lifestyle. That's my lifestyle. Island boy. Island boy. Ręcznik, bo mi zalało wodę jego piasek się przylepiał. Co za... Mili to są ludzie, naprawdę. A tam inny ratownik przewozi Artura za darmo na kajaczku, także mega fajnie, miło. Umyłam się, bo nie mogłam strzepać z siebie piasku. Chciałam sobie pospływać na balkonik. Patrzcie, jaka mi się zrobiła wysypka od słońca mocna. I spędzi mnie... No cóż. You bitches is mess. Znowu Biggie. Gdzie jesteśmy bardziej meskitu? Ty stałeś się to sam. Nie cały dzień przecież nie chodziłem. Nie, no chodzimy. Tylko byłem na śniadaniu. No właśnie, nie. Nie, no to nie śmierdzi. Nie śmierdzi, ale idziemy właśnie na kolację. Przygotowaliśmy się dzisiaj na takie, wiecie, luźniejszy outfitik, bo do idziemy. Do baru. Do reggae baru, bo dzisiaj jest dzień Boba Marleya. Idziemy z lokalsami świętować. Znaczy, no pewnie z ogromną masą turystów też, ale. Ale zaprosili nas lokalsi, więc.
then. Let's go. Please, babe. Co? We're gonna speak in English only now. No, no, because more people is gonna know what we're saying. Oh. This is clever. We have. So we're gonna saying in English the things that we don't want to say. We're gonna be smarter than them. Słuchajcie, wzięliśmy sobie ryż z warzywami z kurczakiem. Ja myślałam, że kurczak curry, ale jest to niestety kurczak po chińsku, ale może być dobry. Fryteczki i pizzunie. I na owocki ananas, arbuz i winogronka, bo to nie wiem, wielki ananas, a dzisiaj jest ładnie, więc jest go dużo, bo bardzo lubię ananas. We like eat food. Przed chwilą miałam metkę, tak wystającą, tą metkę wystającą. I wszyscy sobie pomyślą, że Oliwia co zrobiła? Że Oliwia będzie kupiła i później będzie zwracać, bo Oliwia jest... dzisiaj dała Arturowi do odszczepienia metkę ze stroju kąpielowego i sobie rościł palca, więc Oliwia nie chciała ryzykować. No przecież bym nie rościł teraz. Dojechaliśmy do naszej destynacji, czyli reggae baru. To jest dzień Boba Marleya. O, jest piesek! Patrzcie jak ślicznie. One five here. Only this? No, this and this. Ooh. I can get this one for free, so I'm Czekaj. Already paying Czekaj. Like more. This, forget it, you pay 20 euro. Good price. Hello. Nangadev Artu? Magifi. Magifi Samba. Samba. Okay. It's okay. Well, my name is Samba. My name is Magifi. It's very difficult. Okay. Mangetubu. Mangetubu. Samba. Samba. Mangetubu. Olivia. Olivia. Mangetubu.
Mangi kuku. Mangi kuku. Mangi kuku. Kuku. Mangi tudu. Mangi tudu. Mangi tudu. Artur. Mangi tudu. Samba. Wróciliśmy do hotelu, było bardzo fajnie, mega chillowo. I ten samba jest tak super, plus jeszcze on... Nie, no mega kochany, jakby a wiecie, słuchajcie, ani nie pił, ani nie palił. Bo dzisiaj i się czuliśmy przy nim ramadan, tak... jakby jest nie dzisiaj. Po prostu... Nie jest ramadan, a on powiedział, że jest muslim. Tak, muzułmaninem i dlatego, że... Muslim, jest angielski. Jakby wiecie, jak to jest, to chyba każdy wie, na czym polega ramadan. Oni wtedy tak. Jakby nie palą i nie piją. I właśnie on nie pił i nie palił i się tak dobrze bawił i się czuliśmy przy nim tak bezpiecznie. I był mega kochany i tak. Jakby... No jakby wiecie, ziomek. Wiadomo, że trzeba uważać zawsze na tak, na ale to był ten, tak, tak, tak naprawdę. A z, i nam zrobił fotki. Ale też to... dzięki temu, że jakby właśnie trochę, że moje zaufanie bardzo wzbudził tym, że właśnie powiedział, że nie pije ani nie pali. Tak, tak i no był taki jest... serio mega jakby, że nienachalny, wiecie co chodzi? Tak, mega wiecie, tak nie stresował nas, jak my sobie gadaliśmy, to dawał nam chwilę. Tak. Jakby nie wpierdolił tak na siłę i my go poznaliśmy w ogóle na plaży, bo chciał nam coś sprzedać, powiedzieliśmy, że nie mamy pieniędzy, bo już to był jakiś 20 z kolei, ale akurat ten jeden był ten wyjątkowy i powiedzieliśmy mu, że kupimy od niego pamiątki, więc tak, przyszedł na plażę. Po prostu, bo i tak chcieliśmy jeszcze kupić parę rzeczy. Tak. No i super, no. No i tak. Fajnie, że wiesz. Ja w ogóle myślę, że dzisiaj zakończymy ten vlog zaraz, albo tak. W pokoju i że już będzie, jeśli już to drugi, bo ten już trochę trwa pewnie. No. Słuchajcie, my już się ogarnęliśmy i myślę, że to jest ten moment, żeby zakończyć vloga. Tyle się tutaj dzieje, że na pewno będziemy coś nagrywać i wyjdzie z tego pewnie jeszcze jeden vlog. Więc tak, fajnie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. My się bawiliśmy super, świetnie. Polecamy wam Wyspy Zielonego Przylądka na wybranie się z przyjaciółmi, z rodziną, czy z kim tam chcecie, bo jest naprawdę cudownie. Ludzie są mega mili, jest tutaj pięknie i jest tak, jak właśnie chciałam, żeby było. Także my idziemy spać, więc dla nas dobranoc, a filmik pewnie będzie latał jakoś wieczorem, więc jego wieczorem. Dobranoc. Dobranoc, pa pa.